Witam Was, moi drodzy, ponownie z tej strony Łukasz M. Kolejna sprawa. Mój kanał ma już dwa ponad lata i chciałbym dalej robić coś nowego, dalej się ulepszać, poprawiać. Jak wiecie, wiele osób kupuje czy wymienia się ze mną kartami i przy okazji takich wymian często prosiliście o jakieś autografy czy coś na karcie. Z miłą chęcią to robiłem, ale chciałbym przy każdej wysyłce również dorzucić moją taką osobistą wizytówkę. I tutaj jest teraz sprawa do Was. Nie jestem tam gościem, który zna się na takich rzeczach, który komputerowo, wizualnie i tak dalej potrafi takie coś stworzyć. Wiem, że Wy lubujecie się w takich rzeczach, umiecie to robić. I prosiłbym Was, byście mi wysyłali na pocztę, podam Wam później pod spodem, pod filmem mój adres mailowy, Wasze propozycje, jak miałaby wyglądać moja wizytówka. No na pewno, co miałoby się na niej znaleźć. Moje imię, nazwisko, to jest wiadome. Następnie link do YouTube'a, link do Facebooka, mój e-mail i reszta to już jest Wasza sprawa, co tam dodacie, jak ma to wyglądać wizualnie, Waszym zdaniem. Wybiorę najlepszą propozycję, ten kto wygra, dostanie ode mnie nagrodę. To jest pierwsza rzecz. Następnie chciałbym również zaprojektować jakąś swoją osobistą koszulkę. Tutaj wiadomo, mam Max Collection, ale chciałbym również mieć jakąś swoją. Nie będzie to oczywiście na sprzedaż, bo nie o to tu chodzi. Do konkursów chciałbym mieć również koszulki. Mógłbym wtedy w ramach jakiegoś podziękowania również wysłać to. I tutaj też do Was sprawa. Zróbcie projekty, jak miałaby wyglądać taka koszulka. No na pewno, tak jak już jest na wizytówce, chciałbym, by tam widniał napis Łukasz M. I jakieś motto chciałbym. I jak wiecie, ostatnimi czasami jest ten problem na YouTubie, że tam jeden pod drugim doki kopii i tak dalej. Już robiłem film na ten temat. I w tytule filmu dałem właśnie taki napis Please for Peace, czyli proszę o pokój. I myślę, że to motto fajnie by odzwierciedlało to, co ja myślę. I obok mojej nazwy Łukasz M, wiadomo, cudzysłów, Please for Peace. I coś jeszcze by musiało tam być dołożone. Już tak myślałem, żeby coś takiego, tak jak Radek, to można powiedzieć, on jest jakby inicjatorem tego tytułu, karty naszą pasją, czyli coś takiego dołożyć i zrobić taki cały jednorazowy komentarz razem z moim nickiem. Także to chciałbym, żeby to było na koszulce, a co dalej, to już od Was zależy. Wiadomo, jestem fanem Milanu, więc coś tam, jakieś logo Milanu czy coś też może być. Kolory koszulek, no to myślę albo czarne, albo czerwone, jeżeli chodzi o mój pomysł, to już sam wtedy się zastanowię. No i czapeczkę też chciałbym mieć w swoim wydaniu. I jak wysyłam do osób mój podpis, to robię to w taki sposób. Ja tutaj Wam przykład pokażę, żebyście wiedzieli, dlaczego mam Łukasz M, bo już tyle było zapytań i jedni mówią Łukasz M, jedni Łukasz Musio, jedni w ogóle Łukasz. Jestem fanem Milanu, moje nazwisko Musio. Ja to zawsze robiłem na takiej zasadzie, że jak wysyłałem
autograf na karcie, to w taki sposób się podpisywałem. Czyli Łukasz, duże M, na górze Milan, na dole Musio, czyli w skrócie Łukasz M. Z nazwiska pierwsza litera M, Milan też M, więc tak fajnie by to wyglądało, jeżeli by było na czapeczce Łukasz M z takim właśnie podwójnym Milan Musio i też jakieś logo, jakieś karty czy coś. Fajnie by to wyglądało, myślę, na czapeczce. Ale to już od Was zależy. Zobaczymy, jak te Wasze projekty będą wyglądać. Oczywiście za czapeczkę i za koszulkę również będzie nagroda. Wybiorę osobę, która zrobiła najfajniejszy projekt i ona dostanie nagrodę. Około tygodnia macie czasu, moi drodzy, nie chciałbym też również przedłużać, bo mam znajomego, który właśnie robi nadruki na takie różne rzeczy, robi wizytówki i bym musiał mu w krótkim czasie podesłać te projekty, on mi to musi wszystko obejrzeć, czy da radę i tak dalej, jakie hafty, jak rozmieścić, także już pisałem z nim i on mi powiedział, że pierwsza sprawa to muszę mu właśnie podesłać, jak to ma wyglądać. Dlatego tydzień czasu czekam na Wasze propozycje. To wszystko, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.